On był kumplem dla nas. To nie był człowiek sztywny, który no, sztywno się zachowuje, mówiąc takim językiem popularnym. Nie. Nawet mu, chociaż miałem pewne opory, nie pytałem, kiedy robiłem przy toalecie, znaczy toalecie, przy goleniu. No to te zdjęcia, które tam powstały, te cztery zdjęcia. No, ja siedziałem, on siedział naprzeciwko. Tu poprosiłem koleżankę, żeby mi głową zasłoniła aparat. Mówię, odsłoń, a ja pstryknie. Nigdy nie było kłopotu. To znaczy, ja nie czułem takiej potrzeby, żeby go spytać. To był, no tak mówię, przyjaciel, tak jak każdy inny uczestnik wycieczki. Nawet jeżeli to była ta różnica, no w stosunku do mnie to 17 lat, w stosunku do innych panów może większa. No, nie odczuwało się tego. To była chyba jego ta wielka chęć bycia z młodzieżą. Może to. On sam również przenosił kajaki, jak trzeba było, tak zwane przenoski. No, też jest wiele takich zdjęć. Przepychał kajak, też jest takie zdjęcie. Przed jakimś tam młynem, to znaczy jest budynek, a pod spodem płynie rzeczka i trzeba było przepchnąć ten kajak. Tutaj nie było przeszkód. No ja nie czułem w każdym razie. Być może ktoś inny odczuwał. Ja nie, dlatego nie miałem. Nie wiem. Może tak. To było tak dla mnie naturalne, że już nie pytałem.